Ale jedno wiem po latach, prawdę musisz znać i ty. Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo zejść na psy. Śpiewał wokalista Dżemu. Bardzo mądre słowa. Często powtarzane i dużo osób zna to w naszej polskiej kulturze. Takie powiedzenie, że zawsze warto być człowiekiem, ale łatwo zejść na psy. Skąd w ogóle taki temat dzisiaj poruszamy, Adrian? Siedzieliśmy sobie ostatnio na piwku, tak. Przy piwku, na piwku. Nie da się. I z racji z tego, żeśmy sobie tak, czasem sobie tak powspominamy z Adrianem stare lata, nie? Jak byliśmy młodzi, tam sobie opowiadamy, jak było w szkole, co się działo, jak się chodziło do gimnazjum, jak się chodziło do szkoły średniej. I tak żeśmy sobie rozkminili, że w tej szkole takiej średniej, czy w szkole gimnazjalnej, czy podstawowej, zależy, który rocznik jesteście, którego rocznika jesteście, drodzy widzowie, to sobie tak wspominaliśmy, że każdy miał taką jakąś grupkę, taką swoją ekipę. Na przykład u mnie to było z 15-20 osób, co tam mieszkali koło siebie. Tam spotykaliśmy się na ławce gdzieś w parku czy na jakimś murku. I pamiętam, dokładnie pamiętam tych naszych znajomych, naszych kumpli, ziomków. Zawsze myślałem, że to będzie paczka taka na całe życie. Ever, nie? No. Forever, ever, never. Wiecie, o co chodzi, że taka ekipa na 100%, że jak miałem te 15 lat, 14, 16, to myślałem, że już będziemy ziomkami na całe życie, a tak naprawdę z tamtej paczki został mi tylko jeden przyjaciel, którego serdecznie pozdrawiam. A reszta, każdy poszedł swoją stronę, każdy się rozeszedł i zaczął te dorosłe życie. Tak przyjeżdżając na urlopy do Polski, za jakiś czas zauważyłem, że dużo mam takich znajomych, kolegów, kiedyś nawet ziomków, co pomału tak spadają na dno i się staczają. Głównie to narkotyki, alkohol. Jakiegoś takiego znajomego kolegę, który niedaleko mnie mieszkał i gość wykształcony był. Zajebistą pracę miał. Gościu po studiach. I pamiętam, jak zaczynał swoją przygodę z narkotykami. Najpierw tam amfetamina była co weekend. Sobie po nosie lubiał kulnąć. Później przyjeżdżałem. Po pół roku czy po roku on już bardziej, już nie walił tylko w weekendy, tylko sobie w tygodniu potrafił walnąć kreskę. Później już walił codziennie chyba. Później przyjeżdżam, słyszę, on już nie bierze fety, on już bierze heroinę. Później przyjeżdżam, patrzę, po paru latach on bezdomny, gdzieś tam leży taki menel spuchnięty. Wiecie, jak wyglądają te ci bezdomni ludzie, nie? Tacy spuchnięci, menele, zaropiałe oczy, spodnie rozdarte i na samym dnie jest, nie? I mam kilku takich kolegów, kilku takich znajomych. Dwóch mam, co tak dobrze znałem osobiście, to się zapili na śmierć. Jeden miał niecałe 30 lat. Pił chyba od, nie wiem, 18 albo 17 roku. No, są takie. Też zaczynałem tą przygodę z nimi, zanim wyjechałem do Holandii. Też tam lubiłem sobie jakieś winko na weekend te. Tą nalewkę tak zwaną za 5 zł się piło. Ale mi się udało, wyjechałem. Złapałem się pracy i jakoś toczy się to życie. Nie mówię, że jest idealne, nie, ale porównując się do tych wszystkich moich kolegów, którzy się stoczyli, no to jest tragedia, powiem wam, jak sobie tak siedzę w szkolnej ławce i sobie przypominam twarze, to bym w życiu nie pomyślał, że gościu, z którym gadałem, zostanie jakimś alkoholikiem, się zapije na śmierć, albo zostanie takim ćpunem perfidnym. Tak, że już no. Za działkę zrobi dosłownie wszystko, że jest, po prostu jest na samym dnie, nie? Bezdomny tak. Menel, jak to się mówi. I szybko ich zabrał ten los, szybko ich ściągnął. Ten jeden mój kolega, co się przekręcił w tym roku, to z nim miałem taki epizod, że żeśmy się kolegowali, tak jak miałem właśnie te 14, 15, 16 lat, to zbudowaliśmy sobie taką siłownię w piwnicy. No, no. Żeśmy tam ćwiczyli i wiesz, jakie te pierwsze zajawki z siłownią każdy miał, nie? Tak. I ja, on się zapił, on był alkoholikiem później, nie? On się zapił na śmierć. I ja pamiętam, jak sobie teraz tak cofam się w czasie, sobie wspominam, to ja pamiętam te jego początki alkoholowe, bo wiadomo, jak za mało lata było, to jakieś pieniążki wpadły, żeśmy tam coś, jakiś złom ukradli, to jakieś puszki się zbierało. No, kombinowało się za dzieciaka, wiadomo, tych pieniędzy zawsze było mało i żeśmy sobie kombinowali, to żeśmy jakąś rurę gdzieś znaleźli, to żeśmy wanny od sąsiada z działki dostali, żeśmy tak, zawsze coś, no. I on zawsze, jak 15-16 lat miał, to mówił, dawaj za te pieniądze, co żeśmy zrobili, dawaj kupujemy flachę wódki albo browary. Ja pierwszy raz w ogóle się napiłem, jak miałem 15-16 lat. Chyba 15, już nie pamiętam, na przełomie drugiej, trzeciej gimnazjum, trzeciej chyba. Pierwszy raz się napiłem. Miałem 15-16 lat. I później, jak już się raz napiłem, to tam sobie to piwo czasem się piło na weekendy. Gdzieś tam szkolna dyskoteka, to gdzieś po cichaczu, no, browary, wiadomo. Szybko, nie? Na szybko, wiecie, faza i na balety. I ja zauważyłem, że on miał takie ciągi, że zawsze
jak mieliśmy więcej hajsu, jakiś hajs spadł, to ja mówię, dawaj sobie pójdziemy tutaj na jakieś gofry czy na hot dogi, o nie, dawaj sobie browary kupimy w piwnicy, wypijemy po browarze, albo flaszkę wódki. I ja sobie tak wspominam, to już od tamtej pory miał takie ciągawki, nie, że go ciągło. No i to jest przykre, bo go już nie ma, drugiego kumpla też nie ma. Kilku kolegów to ostro jedzie z tematem, heroinę walą ostro, kurwa, to jest takie dziadostwo. Powiem wam, ja też nie jestem święty, bo różne rzeczy brałem, próbowałem różnych narkotyków, alkoholu też się wypiło, ale to wszystko u mnie było tak, wiecie, nie? Bardziej jakby z ciekawości spróbować. Z ciekawości spróbować. Czasem tam wiadomo się powtórzyło, no ale nigdy nie miałem tak, że na przykład wiecie, że musiałem wziąć działkę albo że jechałem cały tydzień czy coś. Zawsze to było sporadycznie na imprezie. Pewnie większość ludzi tak też próbowało narkotyki, choć dużo się też nie przejmuje, nie przyznaję do tego. Także w porę się ogarnąłem. No a dużo właśnie ludzi tak zeszło na psy. I to jest przykre, wiesz, jak miałem tych znajomych, wspominam sobie tak. No, to te jest. Czasy właśnie młodości, gdzie wszyscy byli pełni radości, nadziei, uśmiechnięci, że każdy mówił, to zrobię tam, ja będę tym. Tam kumpla miałem, chciał być raperem, nie, chciał być tym. No i poszli, no jest też dużo ludzi, którzy są normalni, mają żony, rodziny, dzieci. Jedni są, sobie żyją, bo sobie żyją. Taka ta egzystencja jest nasza. Ty co powiesz o tym? No wiadomo, wiadomo, nie? Każdy. Pewnie też jakiegoś takiego ziomkacza. Tak, każdy przecież pewnie ma. Przecież to jest, wiesz, to już jest kawał też życia, tak jak żyjemy. Też jak sobie wspominam ze szkoły, z podstawówki, to miałem bardzo dużo kolegów. Niestety też dużo z nich odeszło. Niektórzy to nawet się rozpuszczali, kachytali. O, wiesz, że ten znajomy takie... był gościem właśnie... mieszkał dwie ulice dalej, sorry, że ci przerwę ode mnie. I chodził zawsze ze ściereczką i No, też zawsze w rękawach trzymał. Ale jechał, jakoś. Teraz mi przypomniałeś, bałem się go jak byłem mały, bo ja już to widziałem, jak miałem 12-13 lat. On chodził z rozpuszczalnikiem, zawsze jak go widziałem, to spierdalałem na drugą stronę. Tak, oni wolno gadali, w ogóle wolno się tak poruszali, no to spala całe komórki, nie? Wszystkie komórki szare wypala, nie? Miałeś kumpla, co wjechał rozpuszczalnik? Tak, u mnie tam dużo, to było, kurde, pewnego... Nie, tam pewnego czasu to było modne, tam dużo ludzi właśnie chodziło i dużo z nich właśnie się... Niektórzy właśnie pozasypiali, już się nie pobudzili, niektórzy tam się, kurde, powiesili czy coś, wiesz, no różne akcje bywały, nie? No ale idzie się stoczyć, naprawdę idzie szybko się stoczyć, ale podnieść jest naprawdę się ciężko. Jest ode mnie dużo kumpli, miałem też właśnie takiego kumpla, który naprawdę miał łeb jak sklep, kurwa, wyuczony, kurwa, wszystko zajebiście, nie? No ale poszedł niestety nie w tą stronę, w którą powinien. No i niestety już dzisiaj go to z nami nie ma, nie? Świętej pamięci. Szybko zakończył życie, bo on w moim wieku w sumie, wiesz. No i naprawdę, no, ciężko... Przypomnij widzą, ile masz lat? 36. No. Szybko się idzie stoczyć, no. Szybko się idzie stoczyć, ale naprawdę ciężko się jest podnieść, nie? Nawet dużo mam znajomych takich, którzy nawet nie przez narkotyki same potem odchodzili z tego świata, wiesz co chodzi, tylko na przykład przez dziewczyny. Takie krzywe akcje też mam. Jeden się powiesił, jeden się autem rozbił specjalnie, wiesz, nie, to jest naprawdę, psychika człowieka jest naprawdę... Ja właśnie nie wiem, jak trzeba być zdesperowanym, żeby popełnić samobójstwo. Tak, to musi być. Bo ja na przykład wiem po sobie, że nie wiadomo, co by się działo, to ja bym tego samobójstwa nie popełnił. Ze względu na to, że nie wiem, bo mówią, że depresja to jest choroba i każdy może na nią zachorować, ale po prostu na dzień dzisiejszy sobie nie wyobrażam. No ciężko. Wiadomo, byłem tam jakieś stany, takie załamania są, że każdy ma słabszy dzień. No wiadomo. Że ci się nie chce, ale nigdy nie miałem jakichś myśli samobójczych, nie? A no trzeba żyć dalej, wziąć wydaje to wszystko na klatę. Ktoś już ma w głowie takie myśli samobójcze, że przeszło mu, że sobie wyobrażał swoją śmierć albo jakieś samobójstwo. Nie wiem, ciężkie to musi jest się takie... skierować od razu do specjalisty. Czym szybciej, tym lepiej, bo to idzie wyleczyć, nie? No jasne. Jak w ogóle słyszałem, że samobójcy to mają tylko taki impuls, w którym popełniają samobójstwo i jak w tym momencie, gdy ma ten impuls, ktoś by się znalazł i go tego odciągnął, to już bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że on by to zrobił jeszcze raz. Drugi raz. No zrobił drugi raz. Bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że to jest impuls i po prostu, jeżeli ktoś znajdzie się odpowiednio w tym impulsie, to może wyciągnąć samobójcę. No. Tak, to wszystko siedzi w głowie, nie? To wystarczy moment, nie? Czy są takie różne akcje, że człowiek nawet nie wie o tym, że co odjebał, wiesz co chodzi. A to psychika musi być naprawdę już słaba, albo na takim wykończeniu, że kurde, się tak poddać to jest... To ludzie się mieszają przez pierdoły, nie? Przez takie rzeczy, no na przykład zostawiła go kobieta, no zostawiła cię, no... Rozwody na świecie są codziennie, nie? Ludzie ze sobą są po 60 lat, no może już przesadziłem, po 30 lat po ślubie i się rozwodzą, nie? Tak, no żyć trzeba dalej, no przecież kurczę. Nie jest, no, jak to się mówi, tego
kwiatu, pół światu, czy jak to... No. No, albo na przykład, nie wiem, ludzie też, są takie przypadki, że ludzie mają długi i popełniają samobójstwo, nie? Że zadłużenia... Tak, że zadłużenia. Każdy może się zadłużyć. Ogłaszasz upadłość finansową i zaczynasz od nowa, no. Takie mamy życie, raz jesteśmy na dole, raz na górze, ale żeby od razu się... szukać wyjścia w ten sposób... No. No, dla mnie jest to niewyobrażalne, ale wiem, że ludzie mają naprawdę w głowie tak... tak nawalone, że nie widzą po prostu innego wyjścia, nie? No i się poddają i w ogóle. Na dany moment, bo tak. Jeżeli ktoś się znajdzie w tym momencie, to ją wyciągnie. No, dokładnie, dokładnie. No to człowiek jest, wiesz, tak zbudowany, wiesz, nigdy nic nie przewidzisz, nie? Mózg ludzki jest... No tak. Wiesz, moc określa, odbije ci coś, co jest... później może. Po co w ogóle ten odcinek zrobiliśmy? Po to, żeby Oszczędz ogląda nas dużo młodych ludzi, dużo też starszych. Mamy taką wyrównaną publiczność. Publiczność, tak. Pół na pół, nawet nasze oglądają starsze osoby. Średnia wieku tak 50% nas ogląda między tak 25 lat a 50, a reszta to są starsi i młodsi, ale z tego co zaobserwowałem, to nie ma widzów poniżej, mało widzów jest poniżej 18 roku życia, większość na wszystko starsi, tak. 20 plus przeważnie i w górę to idzie. Nawet zauważyłem, że po 60 lat, po 70 mają, bo to mi się pokazuje w statystykach, jak wchodzę sobie na YouTube Studio, nie? No. Także taki ten film chcieliśmy, żeby właśnie skierować do młodych ludzi, żeby nie zmarnować sobie życia. Dużo ludzi też nam pisze, że 16 lat ma, że kończy szkołę i oglądają nasze filmy i kończy szkołę i jak najszybciej chce wyjechać tak, do Holandii. To powiem wam, to jest kiepski pomysł, bo ja na przykład jakbym mu się cofnął w czasie, to wiem, że bym się więcej uczył, poszedłbym na studia i takie rzeczy. Zawsze to powtarzali w dzieciństwie, w młodości rodzice, uczcie, i każdy takie naciągane, a uczcie, daj mi spokój, po co, ja pamiętam, jak niemieckiego się uczyłem i mówię do nauczycielki, a po co mi ten niemiecki w ogóle, nie, jak ja żyję w Polsce, ona, no ale może kiedyś byś chciał wyjechać, ja mówię, ale nigdzie nie wyjeżdżam, no, ja tu... w Polsce, to po co ja mam się niemieckiego uczyć, nie, no widzisz, także, tak jak ludzie nam piszą, młodzi, że on kończy szkołę i jak najszybciej wyjeżdża do Holandii, to to nie jest za dobry pomysł, lepiej się uczyć, nie, zobacz, my pracujemy fizycznie na papryce. To nie jest lekka praca, na filmach to wygląda fajnie, ale jesteśmy też zmęczeni, nie? No wiadomo, wiadomo. Takie więc... życie sobie wybraliśmy, my nie narzekamy, nie? Tylko po prostu mówimy, że może być lepiej, nie? No nie idźcie tą drogą. Tworzymy sobie swoje plany, marzenia, wszystko realizujemy, pomału to się wszystko idzie w górę. Ale mówię wam, nauka jest bardzo ważna, żeby mieć jakiś wyuczony, na co bym poszedł, to na pewno na jakiś, ja to lubiłem komputery, to z programistyką bym na pewno poszedł. No programistyka, no ale takiego... niestety, wjechałem do Holandii, miałem 20 lat i nara szkoła, witaj papryka, hajla bajla i w tym momencie jestem tutaj i robię dla was ten film, no. Ale nie żałuję niczego w życiu, nie było zajebiście. No oczywiście, możecie wyjeżdżać, nie? Macie wakacje, możecie przyjechać sobie dorobić, a ci dalej się uczyć, nie? W końcu tak, szkoła no, szybko minie. Mi chodzi o to, że dużo takich maili dostanę, o zajebisty macie kanał. Tak, też kończę szkołę, nie piszę matury, od razu walę na Holandię, zajebiście. To tak, ale... nie jest tak, jak to wygląda. To nie jest tak, ale tak każdy mówi, każdy, kto jest w szkole... Ja też jak byłem mały, to tak samo mówię, tylko 18 lat skończyć, a i wywalić, szkoły, wywalić. I wycinka, nie? Tak, a tak sobie teraz pomyślisz, to mówisz, kurde, ja bym sobie chętnie pochodził do tej szkoły, nie? Tak, no. Jeden z lepszych czasów, nie? Imprezy, szkoły. Człowiek mądry po szkodzie, jak to zawsze mówią, nie? No, tak nie, całe nie życie się ucza i głupi no. Umiera. No, to nie wszystko stracone? No nie wszystko stracone. Powoli do przodu idziemy. Powoli do przodu, no to mówię, dzisiaj taki może nie wesoły, nie za wesoły odcinek, ale nie zawsze musi być śmiesznie. Tak jest. Pamiętajcie, pilnujcie się, wybierajcie te właściwe drogi w życiu, kierujcie się tymi dobrymi drogami i otaczajcie się dobrymi ludźmi, bo łatwo jest zejść na psy w dzisiejszych czasach, a to ponoć jest taka cienka nitka, tak. Która przecina to normalne życie, a te życie pieskie. Łatwo jest zboczyć z toru, później jest bardzo ciężko na niego skoczyć. Tak, więc to taka lekka przestroga. Przesada, trzymajcie się, kończymy chyba, nie? Tak jest. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym niedzielnym odcinku, miłego weekendu, bądźcie zdrowi, korzystajcie i cieszcie się z życia, bo macie jedno. Dokładnie. Pozdrawiam, Elo. Pozdrawiamy, jo.